Zosia, co wy w ogóle robicie? No przestańcie! O co ci chodzi? No mówiłaś, że to nie jest twój chłopak. Kłamałam, nie chciałam, żeby było ci przykro. No ale jak to kłamałaś? Naprawdę chodzisz z takim debilem? Ej, ale uważaj na słowa, dobra? Przestań, w ogóle nie z tobą rozmawiam, gościu. Zosiu, co ty w nim w ogóle widzisz? Twoja sprawa, odczep się ode mnie. Jestem zajęta, mam chłopaka, rozumiesz? Zosia! Adrian jest w szoku, że Zosia ma chłopaka. Nie potrafi jednak z niej zrezygnować. Jest bardzo zazdrosny i nie myśli racjonalnie. Ej, no przestańcie, wy nie możecie ze sobą być! Niby dlaczego? No bo wy w ogóle do siebie nie pasujecie, Zosiu, ty powinnaś być tylko ze mną! Nie, nie powinnam i nigdy nie będę. Dobra, chodź, idziemy stąd, Igor. Ej, chłopie, co to odwalasz? Jak co odwalam? No, walczę o dziewczynę. Nie, robi z ciebie pośmiewisko. Ale nie interesuje mnie to, stary, muszę mu ją jakoś odbić. I to jest ten chłopak jej, tak? No tak. No, daj sobie spokój, stary. Znajdziesz sobie inną dziewczynę. Ale nie chcę innej dziewczyny, chcę tylko Zosię, rozumiesz? A, szkoda gadać. Zosia jest przekonana, że jej plan pozbycia się Adriana zadziała. Chłopak jednak nie ma zamiaru odpuścić i nadal chce o nią walczyć. Zosiu! Wyjdź stąd! Co ty tu robisz? To jest damska toaleta! No musimy poważnie porozmawiać. Ale my nie mamy o czym rozmawiać, wyjdź! No ale Zosiu, co ja mam zrobić, żebyś dała mi chociaż jedną szansę? Nie dam ci żadnej szansy, proszę cię, wyjdź stąd! No błagam cię, ja się naprawdę w tobie zakochałem! Nie mamy o czym rozmawiać, naprawdę wyjdź! No proszę cię, Zosiu, co ja mam zrobić? Ja naprawdę cię kocham! Co ja mam zrobić? Adrian, wyjdź! Co tu się dzieje? To z damska, nie widzisz? Rozmawiamy, możecie stąd wyjść. Sam stąd wyjść. Teraz pójdziemy po nauczycieli, wyjdź stąd. Dobra, już idę. Boże, masakra. Co za świat. I to jeszcze jaki. Adrian zachowuje się jak psychopata. W ogóle do niego nie dociera, że nie jestem nim zainteresowana. Zaczynam się go bać.